Cześć wszystkim, witajcie w filmie, w którym pokażę Wam wyprawkę dla noworodka. Dziwnie się czuję w takim otoczeniu, ponieważ jest to naprawdę sporo rzeczy i to jest jeden z pierwszych filmów, gdzie pokazuję Wam wyprawkę dla noworodka. Nie zmieszczę się w jednym filmie, dlatego muszę to podzielić na części. Może będą dwie, może trzy. Zaczynam od łóżeczka. Słuchajcie, ja zawsze myślałam, że będziemy mieli drewniane łóżeczko, takie standardowe. Natomiast kiedy zaczęłam oglądać wymiary takich łóżeczek, to zrozumiałam, że nasza sypialnia jest dosyć mała i stwierdziłam, że muszę tutaj troszeczkę pokombinować i znaleźć jakąś alternatywę. Zaczęłam oglądać różne kołyski, aż w końcu znalazłam to łóżeczko marki Kiko. Ja już te łóżko kiedyś widziałam w telewizji. Był to jakiś odcinek Pani Gadżet, gdzie to łóżeczko zostało pokazane. To jest takie łóżeczko kołyska. Od razu byłam zauroczona tym łóżeczkiem i kiedy znalazłam je ostatnio w internecie, to stwierdziłam, to jest to, musimy to mieć. Wymiary są w miarę takie kompaktowe. Zmieści się to łóżeczko, zmieściło się do naszej sypialni. Nie mamy zbyt dużej sypialni, dziecko na chwilę obecną nie będzie miało swojego pokoju. My będziemy się przeprowadzać, ale to na razie jeszcze nie nastąpi, dlatego musimy sobie jakoś radzić i uważam, że to łóżeczko jest najlepszym rozwiązaniem. Jeździ ono na kółkach i to jest moim zdaniem największa zaleta tego łóżeczka i jak dla mnie, ponieważ ja mogę to łóżeczko odsunąć, mogę dać je pod ścianę. Przede wszystkim mogę to łóżeczko przysunąć całkowicie, dosłownie na milimetry, do naszego łóżka i zapiąć je takimi pasami, żeby nie odjechało. Można tutaj obniżyć jedną ściankę łóżeczka i jesteśmy bardzo blisko dziecka. Bardzo mi się podoba ten pomysł, że będę leżąc w łóżku widziała swoje dziecko i kiedy będzie płakać, będę mogła po prostu usiąść i wziąć dziecko na ręce, nie będę musiała wstawać. Tak mi się wydaje, nie wiem jak będzie w praktyce, ale wydaje mi się, że to jest bardzo praktyczne rozwiązanie. Jestem naprawdę zadowolona z tego łóżeczka. To jest łóżeczko, jak już mówiłam, Kiko, tak to się czyta. I jest to Next to Me. Mam jeszcze do tego łóżeczka dwa prześcieradła. Wybrałam takie typowe, jasne, białe i takie białe gwiazdeczki. Wydaje mi się, że dwie sztuki powinny mi wystarczyć. To jest wymiar 50 na 83 centymetry. I dodatkowo jest jeszcze możliwość zakupienia do takiego łóżeczka moskitiery. One w ogóle są dostępne w różnych kolorach. Były jeszcze chyba różowe, takie beżowe, szare. Ja pomyślałam, że właśnie taki szary kolor jest chyba moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Jak dla mnie, ja lubię szarości i nie chciałam tutaj iść typowo w róż albo typowo w niebieski. Chciałam też takie neutralne kolory na lato, kiedy latają gdzieś może jakieś muszki, komary. To jest taka po prostu dodatkowa opcja. Ja też w ogóle doszłam do takiego wniosku, że ja wolałam więcej rzeczy jakby kupić. Wiem, że to nie jest może takie minimalistyczne jak moje podejście do tej pory, natomiast nie chciałam po urodzeniu dziecka myśleć o tym, że a przydałoby mi się jeszcze to, a może trzeba kupić to, a trzeba zamówić tamto. I w ogóle co do łóżeczka, ja łóżeczko złożyłam sama, specjalnie czekałam na ten moment, kiedy mojego męża nie będzie w domu i złożyłam je sama w 20 minut. Nie ma w tym nic trudnego, miałam w tym kupę frajdy. Naprawdę jestem dumna z siebie, że je złożyłam. I dodatkowo, co też fajne jest w tej marce, oni mają takie torby, do których można po prostu te łóżeczko później spakować. Jeżeli ktoś wyrzuci na przykład karton, można te łóżeczko spakować do takiej torby i fajnie przechowywać i się nie uszkodzi, nie ubrudzi. No i ogółem będę mówić Wam tak mniej więcej tematycznie. To mam tutaj jeszcze z tej samej marki Misia i to jest świecący i śpiewający miś. Oj, muszę go tutaj uruchomić. On tutaj ma takie gwiazdeczki, one się świecą na różne kolory, jest też tutaj muzyczka i to jest jedyny miś, jakiego na razie mamy, ponieważ mały noworodek nie potrzebuje tak naprawdę zabawek, ponieważ zabawką jest dla niego jego mama, jego tata, może patrzeć na twarz i to jest dla niego rozrywka. Dlatego ja tutaj w żaden sposób nie szaleję,
nie będzie u nas miliona zabawek, takie mam założenie. Przejdziemy tutaj do tych fioletowych produktów, które mam, a później jeszcze do tych uroczych niebieskich. Mam tutaj takie produkty właściwie trochę dla matki, trochę nawet bardzo. Mam tutaj dwa opakowania takich wkładek laktacyjnych. Te są wielokrotnego użytku, one są materiałowe i oczywiście można je prać. One są w takim woreczku, są tutaj dwa komplety, cztery takie wkładki. Po wypraniu można je użyć ponownie, więc super, że dbamy tutaj o środowisko. Następnie mam wielorazowe wkładki laktacyjne, trochę takie spakowane jak zwykłe wkładki higieniczne. To mam z myślą bardziej o szpitalu, ponieważ nie chcę do szpitala brać tych wielorazowych, tylko po prostu na te pierwsze dni w szpitalu, żeby mieć takie rzeczy raczej jednokrotnego użytku. Po prostu chodzi mi o kwestię może tam związaną z bakteriami, żeby do domu nie przynosić. Tutaj mam taki krem, to jest lanolina, 10 ml. Nigdy wcześniej w ogóle nie wiedziałam o istnieniu czegoś takiego, ale to jest taki krem do brudawek, gdyby coś tam się działo, jakieś podrażnienia. Tak jak już powiedziałam wcześniej, wolę to już mieć, niż później na szybko kupować. I jeszcze dwie rzeczy. Mam laktator. Laktator elektryczny. Dużo czytałam na temat laktatorów, czy kupić, czy nie kupić. I w końcu doszłam do wniosku, że laktator warto mieć. Naprawdę, wiem, że są różne opinie. Jedne kobiety mówią, że jest totalnie niepotrzebny, inne kobiety mówią, że uratował im życie. I ja naprawdę stwierdziłam, że znowu, nie chcę po porodzie na szybko kupować laktatora, kiedy stwierdzę, że jest potrzebny. Dlatego mam go już. Po prostu stwierdziłam, że gdybym musiała kiedyś nagle wyjść na przykład do stomatologa na godzinkę, to wolę mleko wcześniej sobie odciągnąć, żeby mój mąż po prostu mógł dziecko nakarmić. Przyzorny, ubezpieczony. Uważam, że na pewno mi się przyda. I tutaj takie jest moje zdanie, dlatego proszę, żebyście je uszanowali. Możecie mi w komentarzach napisać, jak to jest u Was. Otworzę ten laktator, żeby Wam pokazać. Tutaj mamy pojemnik na mleko, smoczek do tej butelki. No i tutaj mamy całe to urządzenie. Jest tutaj plus, minus, można tutaj regulować. Ja jeszcze tego nie używałam, więc no, za dużo Wam nie mogę powiedzieć. Tu jest taka nasadka na pierś, tutaj jest ładowarka. Jak będę używać, to wtedy Wam powiem, jaka jest moja opinia i myślę, że na pewno mi się przyda. Mam taką nadzieję, że po prostu w wielu sytuacjach uratuje mi życie. Miałam do wyboru albo zamówić buteleczki takie, gdzie będę przechowywać mleko, albo zamówić woreczki foliowe. No i stwierdziłam, że te butelki może będą lepszym rozwiązaniem. Ja nie będę całej lodówki zapełniać tym mlekiem, także myślę, że tutaj cztery pojemniczki w zupełności wystarczą. Bez szaleństw. Po prostu tak rozsądnie do tego chciałam podejść. Okej, i przechodzimy dalej. Mały przerywnik, coś takiego kupiłam w Rossmanie za, słuchajcie, 1 grosz. Zarejestrowałam się do tej aplikacji Rosnę i była chyba taka promocja przywitalna po prostu za to, że się tam zarejestrowałam. To jest do czyszczenia jakby ząbków, jak pierwsze ząbki wyrosną, do czyszczenia jamy ustnej. Ja lubię korzystać z takich okazji, także oczywiście skorzystałam i jak byłam w tym Rossmanie, to jeszcze nadarzyła się okazja i w Pepco kupiłam taki mały sweterek za, słuchajcie, za 3 zł z bawełny, taki na święta, no typowo na grudzień, i jeszcze 3 pary takich maluśkich skarpeteczek za 3 zł. Taki komplet. Czytałam, że właściwie to małym dzieciom aż tyle skarpetek nie trzeba, że wystarczą 3 pary, więc 3 pary mamy. I jeszcze Wam pokażę małego pampersa, bo dostałam próbkę. Zobaczcie, jakie to jest maleństwo. Takie maluśkie te pampersy są. Coś fajnego, wiem, że pewnie później nie będę się może z tego tak cieszyć, ale teraz, póki mam w sobie tą radość, to po prostu dzielę się nią z Wami. Tutaj mam z firmy Tiny Star. Jak znalazłam tą stronkę Tiny Star, to po prostu odpłynęłam. Tam jest tyle pięknych, wspaniałych rzeczy. Zacznę może od organizera. Do zawieszenia na łóżeczku, mimo że my nie mamy drewnianych szczebelków, to też jest możliwość zawieszenia, więc tutaj będę trzymała wszystkie pampersy, chusteczki, takie rzeczy, które muszą być pod ręką. W ogóle z tym całym zamówieniem dostałam taki jakby ładny list powitalny. Witajcie, mam na imię, jestem z Wami od dnia, godziny. Mierzę i ważę tyle centymetrów i tyle kilogramów. Taka fajna pamiątka. Mimo że można na tej stronie odpłynąć, naprawdę, bo jest tyle cudownych rzeczy,
to starałam się podejść do tego racjonalnie i wybierać rzeczy, które naprawdę będą nam potrzebne. I tutaj mamy prześcieradło. Ja lubię kolor niebieski, więc zdecydowałam się na taki. Szukałam jeszcze żółto-szarych rzeczy, ale nie znalazłam. To jest prześcieradło takie na gumce. Pod spodem wygląda mniej więcej tak. Prześcieradło na przewijak. Mam już przewijak, ale nie taki przewijak nakładany na łóżeczko, tylko jako osobny, ale nie pokażę Wam dzisiaj w filmie, bo po prostu nie dam rady. Nawet nie mam go jeszcze rozpakowany. Tutaj mam jeszcze kocyk. Kocyk bambusowy. Zobaczcie sobie, jaki śliczny. On w ogóle, no nie jestem w stanie Wam tutaj oddać tego, jaki to jest miły materiał, ale naprawdę rewelacja. Bardzo taki fajny, ciepły, porządny kocyk, bo jest dużo, na przykład w Pepco dużo jakichś takich kocyków za 10, 14, 20 zł. Ten jest naprawdę taki porządny i myślę, że to jest inwestycja na lata, że nie tylko dla małego noworodka, ale również po prostu i jako dla starszego dziecka i też samemu można się w taki kocyk owinąć. Nie trzeba być noworodkiem. Więc jestem tutaj zadowolona jakby z tej inwestycji. I przechodzimy do kokonu. Jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to oglądałam też dużo takich filmów różnych youtuberek, które już są matkami i każda, która miała kokon, bardzo go chwaliła. To jest coś takiego, co ja mogę włożyć również do łóżeczka i dziecko jak kładzie się do tego kokonu, to ono jest takie, czuje się takie otulone. Przypomina mu to czas, kiedy było w brzuchu mamy, więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Można ten kokon również włożyć, położyć do łóżka rodziców i żeby dziecko między rodzicami na przykład leżało sobie w takim kokonie i wtedy jest moim zdaniem jakby bezpieczniejsze, bo nikt się jakby nie przeturla do niego, nie zgniecie go, bo tutaj jest chronione z każdej strony. I również jest to ta sama kolorystyka co poprzednie rzeczy. Z tyłu jest taki szary i w ogóle Tiny Star ma swojego Instagrama, jak tam wyjdziecie, to po prostu... No, człowiek odpływa. Takie ładne rzeczy, nie takie rzeczy po prostu rozczulają. I fajnie, że jest to też zapakowane w taki worek wielokrotnego użytku. Tutaj jest na zamek. A, i jeszcze na sam koniec pokażę Wam kosmetyki takie, które zamówiłam. Emotopic. Nie wiem, czy znacie tą markę. Ja wcześniej ich nie znałam, ale to są produkty od pierwszego dnia życia dla noworodków, dla dzieci, jak również dla dorosłych. Mam tylko emulsję do kąpieli. To jest to opakowanie. I tutaj jest naprawdę bardzo dobry skład. Ten skład jest krótki. Nie ma się co tutaj bać, że coś dziecko powinno uczulić. Na pewno nie. Oczywiście zobaczę to, jak będzie w praktyce, ale myślę, że fajnie jest zainwestować w coś, co będzie właściwe dla pielęgnacji skóry noworodka. Mam jeszcze balsam nawilżająco-natłuszczający do ciała. Takie opakowanie. Tutaj jest 190 ml. I jeszcze trzecia rzecz to jest krem natłuszczający do twarzy, do ciała. Nie wiem, jak to jest, czy małe dziecko trzeba smarować takimi kremami. Wolę też już to mieć i wolę mieć właśnie kosmetyki o bardzo dobrym składzie. Przyznam się szczerze, że ten już sama używam i bardzo dobrze, że się u mnie sprawdza, także już go mam przetestowany i mogłabym Wam polecić. Nie ma tutaj, nic się u mnie ze skórą nie dzieje, więc ma bardzo fajny, delikatny skład. Okej, moi kochani, to na tyle. Ten film troszkę długo trwa, ale mam nadzieję, że fajnie się ze mną bawiliście. Zapraszam Was do kolejnych filmów. Jeżeli Wam się podobało, to lajki w górę. Będę bardzo wdzięczna. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć! When I feel, I just feel, 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 when I feel.